Siemano, wiecie, że będą nowe skrzynki? Ja powiem wam szczerze, że też nie wiedziałem. A to dlatego, że miałem bardzo dużo rzeczy do ogarnięcia związanych właśnie z tym swoim evencikiem, swoim wydarzeniem, jeżeli chodzi o mojego dowódcę. Jednak do meritum. Tak, nowy event nazywa się Zew Ostatecznej Granicy, będzie trwał od 2 do 13 maja. Nic w tym by nie było zaskakującego, gdyby nie to, że jest w kooperacji ze Star Trekiem. Pierwszymi nagrodami, które będziecie mogli zgarnąć, będą dowódcy. Będzie to Kirk, oczywiście Spock i Uhura. A dla osób, które lubiły bardzo wcześniej pograć sobie tymi łazikami na Marsie, też jest dobra nowina, bo zostały dodane nowe skille. Więc dostaniemy troszkę urozmaicenia względem starej wersji. Oprócz 3 dowódców będziecie mieć też dostęp do innych fantów. Będą do zgarnięcia naklejki, konto premium, jakieś rezerwy, obligacje, co jest bardzo ciekawe, no i oczywiście darmowa skrzynka Oriona, czy też skrytka, w zależności jak kto z was będzie to nazywał. Chciałbym was tylko tutaj poinformować, żebyście uważali, bo nie wiem, czy będzie ich więcej, prawdopodobnie będą dostępne w dalszej ilości tylko i wyłącznie przy zakupie za prawdziwe pieniądze. No chyba, że Wargaming nas zaskoczy i będzie można tych skrzynek zgarnąć darmowych troszkę więcej, ale o tym na razie nic nie wiadomo. Co do samej zawartości paczek, wiemy na pewno, że będzie tam 3 dowódców, tylko tutaj jest mega ciekawa historia, bo zobaczcie, że ci dowódcy z paczek posiadają 3 perki, no a w przypadku tych z misji mają BIA i 1 dodatkowy, więc tutaj mamy kolejny bonusik w postaci, gdy zapłacimy pieniądze, w postaci właśnie kolejnego perka. Dodatkowo mamy dostęp do AAT-60 i Nemesis. Są to 2 zupełnie nowe czołgi, którymi jeszcze się nie można pochwalić niestety na randomie, ale obiecuję wam nagrać z nich materiał i jeżeli idziecie do mnie na YouTube'a lub na Twitcha, to będziemy się nimi bawić, zobaczymy ich mocne i słabsze strony. Dodatkowo, oprócz tych czołgów i tych dowódców, którzy zostali tutaj nam pokazani, będą też jakieś elementy personalizacji, style 2D, 3D, no i uwaga, słuchajcie, będzie wyposażenie eksperymentalne w paczkach. To też jest mega interesujące, że Wargaming postanowiło wrzucić właśnie taki element do paczek, więc prosiłbym was, żebyście dali mi znać w komentarzu, co wy o tym myślicie, bo było to jak na razie bardzo limitowane dobro, w cudzysłowie oczywiście, które mogliśmy dostać lub sfarmić w bardzo małej ilości z przeróżnych eventów, takich jak linia frontu, czy też stalowy łowca, ale oczywiście było też ich po drodze więcej. Dodatkowo standardowo będą jakieś rezerwy osobiste, konto premium, no i czołgi, których jeszcze nie znamy, bo rozumiem, że z tych paczek, oprócz tych 2 maszyn, które zostały nam zaprezentowane, będzie tych czołgów więcej. Od razu wylewam wam kubeł zimnej głowy, jeżeli ktoś z was się napalił na to, że to znowu będą jakieś fajne paczuchy, no to słuchajcie, no może być różnie. Dlaczego? Dlatego, że nie ma w nich złota, więc stopa zwrotu może okazać się dla was tragiczna, a będą to wasze ciężko zarobione pieniądze, może będziecie chcieli je wydać właśnie na którąś z tych nowych maszyn, a okaże się, że żadnej nie dostaniecie. Zamieńmy więc 2 słowa o tych nowościach, które nam Wargaming przygotowało. Weźmy sobie na początek Amerykańca, AAT-60. Wyglądem może wam przypominać koncepta 1B. Jednak jeżeli chodzi o pancerz, no to z tym czołgiem nie ma nic wspólnego. Totalny papier, może tam odbije jakimś dziwnym cudem. Gdy strzelicie w niefartownym miejscu w jarzmo pestkę, no to faktycznie możecie nie przebić. Ale tak, raczej z prawego do przebicia, więc prawy, lewy na pewno zadziała na tę maszynkę. Z różowym dosyłaczem ulepszonym oczywiście, jak i wentylacją wraz z racjami i bija, ten czołg będzie podbijać pod 3000 TPM, więc jest ok. Dodatkowo rozrzut 0,3 celności z fajnym czasem celowanie i prawdopodobnie dobrą stabą będzie powodować to, że przyjemnie będzie wam się tym grało. Nie mówiąc o tym, że Wargaming nie zaoferowało nam tutaj takiej zwanej gówno alfy, czyli nie mamy tutaj 240, 250, ba nawet nie 280, a 320 uszkodzeń na strzał. Brzmi przyjemnie, zobaczymy. Zasięg widzenia też jest całkiem niezły, kamo jest ok. Jak się tym będzie grało faktycznie w grze? Pamiętajcie, 2 maja. Zapomniałbym wam powiedzieć o tym, że ten czołg na hitach będzie posiadać 280 peny, więc brzmi całkiem solidnie. Weźmy się za jego brata, chyba jednak nie bliźniaka, bo jak sobie zobaczycie model, to tutaj mamy już troszkę inną sytuację. Ta wieża na pewno będzie odbijać, przynajmniej czołgi na swoim poziomie. A jak sobie zobaczycie, w niektóre miejsca nawet Suczy Skorpion nie będą w stanie się przebić, a nawet jak pancer miałby tutaj nie lada zagwozdkę. No dobrze, jednak ten gar na pewno będzie przysparzał wam kłopotu. No trudno, takie życie, musicie to jakoś przeboleć. Pancerz kadłuba momentami też tutaj może być jakiś trolujący, ale niekoniecznie, wszystko zależy od kątów. Ogólnie raczej papier. Ja mam wrażenie, że to jest troszkę jakby taka chimera wersja premium, bo tak, DPM-u to też za dużo nie ma, zobaczcie, mamy różowy dosyłacz, mamy różową wentylację, a DPM-u, no cóż, niecałe 2000 i to jeszcze z racjami. 420 na bombie będzie robić robotę, to na bank. Pytanie brzmi, jak z tą celnością? 0,33, 2,18 czasu skupiania? Zobaczymy. Też nie jest tragicznie, jednak to już nie jest takie działko laserowe, które mogłoby wszystko trafiać. No i oczywiście tutaj, tak jak widzicie, stacjonarny kamuflaż też nie jest za dobry, nie ma pełnego zasięgu widzenia, więc gdzieś tam te wszystkie uszczerbki będą na pewno wychodzić podczas grania. Jednak dużym plusem jest penetracja, bo znowu uzyskujemy wysoką wartość, 280 penki na APCR-kach. Słuchajcie, tak już kończąc to wszystko, powiedzcie mi tylko w komentarzu, co wy o tym sądzicie, że jest maj, a my mamy już chyba 4. raz skrzynki. No bo tak, grudzień, styczeń mamy paczki świąteczne, potem chińskie paczki z okazji Nowego Roku. Dodatkowo Dzień Świętego Patryka i teraz Star Trek. Mam takie wrażenie, że mam już delikatny przesyt skrzynkami, które ja personalnie bardzo lubię. Jednak czy nie jest tego za dużo? Napiszcie mi w komentarzu. Dzięki. First Officer's Log. The Enterprise is continuing its 5-year mission. We have discovered an unusual Z-type asteroid. Our sensors registered a powerful energy burst on its surface. Mr. Scott, report. Captain, our antimatter is gone. Something drained it. Fascinating. I have located our antimatter on the surface of the asteroid, very close to the source of the energy burst. Let's beam it back. That is a logical suggestion. However, radiation emissions limit the effectiveness of our transporters. Then let's think of another way. Mr. Scott, any ideas? Sure, Captain. Let's use my rovers. Well, technically not mine, but modified by me. With painstaking care. I estimate the probability of success at 46%. 46%? That's basically a coin flip. Well, could be worse. Using remote-controlled rovers, we'll gather up the antimatter and try to figure out what stole it. I gave the rovers non-lethal self-defense capabilities, just in case. Time to test the rovers in the field. Let's make it a contest. Whoever gathers the most antimatter gets 1 week of extra shore leave on Risa. Captain, I could cite a number of Starfleet regulations, but you will likely ignore them. I must assume that you know what you are doing. I hope so too, Spock. Scotty, give us a rundown of the rover's capabilities. Aye, sir. My wee bairns. They can raise shields just like the Enterprise. And they can accelerate fast, not to full impulse speed though. Also, they can use power-ups to your advantage. Like the jump, a small step on the gas pedal, a giant leap for your rover. Mines to shake off the chase. The repulsor barrier to tamper with other contestants. And, my favorite, the maddening gravity vortex. What's that on the view screen? An unidentified merchant vessel, sir. They're hacking into our internal comms. Tired of your exploration routine? Spice up your lives with Orion Lockboxes. Get a full spectrum of emotions with each opening. Inside, you might find authentic ancient relics. Here, blocked. All right. Let's get the rover started.